Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj bardzo ważny temat, który może pomóc wielu ludziom, którzy jednak są ciągnięci przez złe myślenie w swoim życiu. Jest to temat dla młodych ludzi na pewno, ale także dla 25-latków, 30-latków, a nawet 35-latków. Jest to bardzo ważny temat, bo jedno jest, wiecie, no budowanie firmy, zarabianie pieniędzy, czy też rozumienie, czym jest waluta, czym jest kredyt, czym jest oprocentowanie, czym są inwestycje. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jeszcze jest taka inna, która nas trzyma do tego, aby gdzieś tam iść przed siebie i nie stawać się niewolnikiem, prawda? Bo co z tego, że teoretycznie może w danym momencie jakoś tam zarabiasz pieniądze, może masz to, może masz tamto, ale finalnie jesteś właściwie niewolnikiem i w Polsce bardzo łatwo zostać takim niewolnikiem, więc jeszcze większym niewolnikiem niż feudalny chłop. Taka jest w danym momencie rzeczywistość w Polsce, bo jak jeszcze byłeś feudalnym chłopem w Polsce, no to jakoś tam gdzieś można było sobie, wiecie, wyjechać, uciec, a dzisiaj nie do końca jest to możliwe, szanowni państwo. No, też można wyjechać i tak dalej, no ale jak się za bardzo w to wkręcisz, w to niewolnictwo, które na przykład jest w Polsce, no to też będzie problem, prawda? Bo jak się ma dzieci i tak dalej, to też zaczyna być to problem. Więc dzisiaj pokażę na liczbach, na matematyce, na aktywach, szanowni państwo, co nas trzyma, nas ludzi, nas ludzi 20, 25, 30, 35-letnich przed osiągnięciem sukcesu, prawda? Przede wszystkim pierwszą podstawową rzeczą, jaką człowiek, który chce do czegoś dojść, to jest robić swoje. Robić swoje. Po prostu. Takie proste. Robić swoje. Zarabiać pieniądze. Robić swoje i zarabiać pieniądze. Robić to, co nam sprawia przyjemność, a przy okazji zarabiać pieniądze. Zarabiać pieniądze przede wszystkim, prawda? Jeżeli człowiek chce być wolnym człowiekiem, to wolności mu nie da akurat w naszej sytuacji, akurat w naszej żaden jakiś tam patriotyzm czy coś takiego. Nie. Pieniądze. Przede wszystkim pieniądze, szanowni państwo. Widzicie dlaczego? Bo w naszym kraju w znacznym stopniu jest wykorzystywany dla emocji, dla partii politycznych takie hasło patriotyzm. Wiadomo, każdy kocha swój kraj i tak dalej, wiecie, nawet można kochać swój naród, jeżeli się nie rozumie wielu rzeczy, prawda, bo na przykład w Polsce mamy naród, prawda, i teraz trzeba się zastanowić, czy kochamy swój naród, prawda, jako patrioci, tak? No na pewno kochamy swoich dziadków, pradziadków, naszych przodków, prawda, i tak dalej, no ale czy kochamy naród, trzeba się zastanowić, prawda, czy my Polacy mamy obowiązek jako patrioci kochać na przykład tak zwany naród, może naród polski, może i tak, no ale widzicie, w 1945 do Polski Sowieci przywieźli Sowietów, prawda? Więc w naszym kraju generalnie mamy dwa narody. Mamy naród sowiecki i mamy naród polski, szanowni państwo. Więc tutaj to nie jest tak, że kochanie narodu oznacza, że ty musisz każdego człowieka, bo on jest jakimś tam Polakiem. To jest jakieś w ogóle kuriozum, prawda? Pod takim kątem chociażby. Z drugiej strony, no kochać naród. No ja nie wiem, jak na przykład Amerykanie mogą kochać swój naród. Może mogą lubić, kochać swoją kulturę, swój styl bycia, życia, ale generalnie moim zdaniem nie do końca istnieje coś takiego jak naród amerykański. Nie istnieje, no bo wiecie, narody kreują się nie poprzez setki lat, a wiele setek lat, a nawet tysiące lat. Prawda? Bo popatrzcie, naród polski, bo tysiąc lat temu można powiedzieć, że powstała Polska, no i od tego momentu teoretycznie kreuje się naród polski, prawda? Tylko żeby ten naród polski mógł się wykreować, wcześniej musiały być jakieś plemiona, protoplemiona, tak dalej, wiecie, to jest wszystko kreacja tysięcy lat, naród polski, prawda? Albo w ogóle naród niemiecki, prawda? Czy tam germański, wiecie, to jest wszystko, czy naród francuski, prawda? To kiedyś byli Frankowie, przecież oni nawet Francuzi się nie nazywali, prawda? I tak dalej, to jest, widzicie, w Ameryce na przykład, no jak Amerykanin może kochać swój naród, jeżeli generalnie nie istnieje coś takiego jak naród amerykański? Ja na pewno istnieje coś takiego jak społeczeństwo, ale nie ma czegoś takiego jak etniczny Amerykanin. Etniczny Amerykanin, moim zdaniem, no w danym momencie to jest, kto jest etnicznym Amerykaninem? No, Indianin. Tak, taki co robił, wiecie, dzidowe. To jest etniczny Amerykanin, prawda?
To jest etniczny Amerykanin. Nie ma czegoś takiego jak naród Stanów Zjednoczonych. Najpierw przyjechali Anglicy, no to był naród angielski. Naród angielski, prawda? No to Anglicy przyjechali. No i oni tam, znaczy najpierw w ogóle Hiszpanie, prawda, odkryli, i wszyscy się tam zaczęli zjeżdżać, prawda? No to głównie przyjeżdżali Anglicy, no ale potem za nimi masowo przyjeżdżały inne nacje, jak wiecie, Niemcy, Irlandczycy, tak? Czyli właściwie były, wiecie, no, a w tych Niemcach było bardzo dużo Polaków, tylko że oni wtedy mieli pieczątkę niemiecką, prawda? No a potem już w ogóle tacy etnicznie, którzy się mówili, że są Polakami, Polacy, Włosi, prawda? Więc to Amerykanie to nie jest naród, to jest zlepek wielu narodów, tak? To jest społeczeństwo wielu narodów mówiące językiem angielskim, prawda? Jakim, powiedzmy, tak? I żyjący tam, nie wiem, od 400 lat, ale nie ma czegoś takiego jak naród amerykański, prawda? No, czegoś takiego po prostu nie ma. Nie ma. To nie jest naród. To są po prostu Europejczycy, że? To są po prostu Europejczycy, którzy tam pojechali, prawda? No i się w te Stany. Te Stany przecież są nawet Stany, tak? No przecież jest Teksańczyk, jest, wiecie, Nowojorczyk i tak są te Stany, wszystkie to nawet nie jest jakby takie państwo chyba. To nie wiem, czy to jest państwo unitarne, to jest chyba właściwie Stany Zjednoczone, no wiecie, no te Stany Zjednoczone, one mają tam swoje prawa i tak dalej, prawda? Więc wiecie, to na pewno jest kultura amerykańska, na pewno jest, wiecie, no język angielski, no mają swoją kulturę amerykańską i tak dalej, ale ciężko powiedzieć o narodzie amerykańskim, czy tam australijskim. No, wiecie, kto tam był takim, no, aborygeni w Australii, tak? Albo w Kanadzie, no, naród kanadyjski, no. No ciężko to określić, prawda, narodami, no bo narody w Europie czy w Azji, to one były kreowane, wiecie, tysiące lat, coś tam. I w Indiach jest wiele narodów, no, tysiące lat kreowane i tak dalej. No na pewno za, nie wiem, 300 lat będzie można powiedzieć o czymś takim jak naród amerykański ewentualnie, prawda? No bo to już będzie setki lat. No i będzie można o czymś takim powiedzieć, prawda? Wiecie, no narody na przykład mają swoje odrębne języki. No, naród litewski, naród tam estoński, tam polski, prawda? Słowacki, prawda, czeski, tak, i tak dalej, więc przede wszystkim musimy wyodrębnić, musicie zrozumieć, że nie możecie być ciągnięci, nie może być wam grane na nerwach tym, że ty musisz być ciągnięty przez kogoś w jakąś tam silną dal, a nie zajmować się sobą. Bo w Polsce jest taka narracja, prawda, bo o to chodzi, że u nas w Polsce są tacy patrioci, 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 tak, za darmo, no ale są też tacy patrioci za pieniądze, na przykład pracujący gdzieś tam za 50 tysięcy złotych czy 100 tysięcy złotych miesięcznie, no i mówią, że są patriotami w spółkach Skarbu Państwa albo gdzieś tam w jakichś, wiecie, rządowych telewizjach, prawda, no i oni wtedy udają patriotów, tak, czy tam, rozumiecie, za 100 tysięcy miesięcznie, czy tam ile, nie? No to tacy patrioci, prawda? Czyli musicie odrębnić, prawda? To przede wszystkim musicie się uwolnić. Uwolnić na pewno, bo dużo ludzi niestety traci dlatego, że zamiast zająć się sobą, są wtaczani w jakieś polityczne gierki, które w ogóle ich nie dotyczą, ale się wtaczają. Oglądają tą telewizję, przede wszystkim nie oglądać telewizora. Wiecie, nie oglądać telewizora, tam czasem można luktuć, ale nie grać w to, prawda? Nie ekscytować się tym, bo... I przede wszystkim, widzicie, dlaczego o tym mówię, bo... Teraz pokażę coś... Dlaczego o tym mówię, bo mogą ci powiedzieć, a ważne jest, żeby, wiesz, mieszkać w Polsce, ważne jest, żeby tutaj oglądać, nie wiem, TVP, inni, że tam oglądać jakąś inną stację, że masz tutaj w spółce Skarbu Państwa kupować, a nie taniej, gdzie indziej, prawda? I tak dalej, że w ogóle to musisz, wiesz, tu kupić 10 razy za drogą nieruchomość i tak dalej. I teraz jest pytanie, ja teraz coś pokażę, prawda? Dlaczego ja o tym mówię? Bo przede wszystkim, wiecie, no, przede wszystkim musisz budować swój własny majątek. Swoje własne pieniądze. Swoje własne umiejętności. Uwierzcie mi, za patriotyzm się nie płaci. W
W Polsce w danym momencie, prawda, za patriotów się nie płaci. Patriotów się wykorzystuje do tego, aby budowali kraj swoją krwawicą dla zagranicznych korporacji, dla zagranicznych interesów, dla zagranicznych mediów, dla, nie wiem, ukraińskich oligarchów i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, w Polsce nie budujecie Polski dla Polaków. Polska nie jest budowana dla Polaków. Polska jest budowana dla zagranicznych korporacji i tak dalej, i tak dalej. Więc jak wam wmawiają, że to, co, że robicie coś pro bono i tak dalej w ciągu swojego życia, po to, żeby to miały wasze dzieci, czy też wasze wnuki, no to jest jedno wielkie kłamstwo. Bo w Polsce jeszcze rozumiem, żeby taka narracja na przykład była w Wietnamie, czy w Tajlandii. Wiecie, ja kocham swój kraj, wiecie. Można powiedzieć, że ja jestem patriotą, tak. Tylko ja jestem takim patriotą nie za pieniądze, prawda? Jestem patriotą za swoje własne pieniądze, prawda? A nie tak jak inni za pieniądze nasze, prawda? Dlatego to trzeba wszystko usunąć. I widzicie, ja jeszcze rozumiem, wpajać sobie w Wietnamie, że jesteś patriotą, że kochasz Wietnam, czy kochasz Tajlandię, prawda? Wiecie, no każdy kocha Polskę, prawda? Każdy kocha Polskę. Tylko do kogo ta Polska należy przede wszystkim? Widzicie, w Wietnamie, żeby założyć firmę, no to trzeba wziąć do spółki Wietnamczyka i ten Wietnamczyk musi mieć 51% własności, nie? Ty 49, czyli on będzie tobą, nawet nie masz prawa głosu wtedy, nie? Rozumiemy? W Tajlandii, żeby kupić dom, musisz to zrobić w pewien sposób, w taki, w którym nie do końca ziemia do ciebie nie należy. Tak? Dlatego tam wille są 3 razy tańsze niż w Polsce. Bo nie jest wszystko napompowane aż w ten sam sposób, mimo tego, że tam jest 70 milionów ludzi, tak? Druga sprawa, prawda? I widzicie, i wtedy wiesz, że jak mieszkasz w takim Wietnamie, jesteś takim Wietnamczykiem, no to ty wiesz, że ty rzeczywiście budujesz kraj dla swojego narodu. Ty rzeczywiście budujesz kraj dla swoich dzieci. Ty rzeczywiście kraj budujesz dla swoich wnuków. No przecież, tak? Wiesz, w takiej Tajlandii ty to wiesz. W takim Wietnamie ty to wiesz, jako Wietnamczyk, że tak rzeczywiście jest. W Chinach można powiedzieć, że w sumie może też i jest podobnie, bo Chinami nikt nie rządzi, bo Chińczyków jest wszystko chińskie. Ja nie mówię, że Chiny to jakiś, bo oczywiście Chiny na pewno są wzorem, jakimś niesamowitym w ogóle miejscem, które się tak wybudowało i tak dalej, ale jakim kosztem? Tam jest totalny reżim. Totalny reżim, prawda? Komunistyczny, skrajny. Skrajny, prawda? Skrajny, no to wiecie, no ekstremizmem też można budować, prawda? Niewolnikami, prawda? No bardzo często tak świat był wybudowany. Ale na przykład w takim Wietnamie, no widzicie, Wietnamczyk musi mieć 51% naszej własności. W Tajlandii też Tajlandczyk idziesz do, musisz wziąć Taja do spółki, musisz Tajlandczyków zatrudnić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego naprawdę w Polsce. Jeżeli wam ktoś mówi, że w Polsce budujesz Polskę dla swoich wnuków, swoich dzieci, to jesteś w grubym błędzie. Polski się nie buduje dla naszych wnuków, dla naszych dzieci. Bo Polska w ciągu następnych 20 lat się wyludni o 10-15 milionów z Polaków, czyli będzie naszego narodu 15 milionów mniej ludzi. Tak? Reszta wyjedzie, no bo przecież reszta narodu nie chce bronić kraju, choć mają za to płacone. Tak, jest w Polsce 5 milionów urzędników. W Polsce jest 5 milionów urzędników, polityków, budżetówki, wszystkiego, prawda? No i oni się wykluczyli, oni się wykluczają, bo Polska to łapówkarski kraj. Oni się wykluczają z obrony ojczyzny. Ale ty nie. Ty nie będziesz tej ojczyzny bronił dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, dla naszego narodu. Nie. Ty będziesz bronił naszej ojczyzny dla zagranicznych spółek, dla spółek Skarbu Państwa, dla polskich urzędników, budżetówki tej całej machiny PRL-owskiej. Nie dla siebie i nie dla swoich dzieci. No zrozummy to, jaka jest rzeczywistość w Polsce. Może widzicie. Bo ktoś może pomyśleć sobie, że ja źle mówię o swoim kraju. To jest nieprawda. Prawda? To też jest nieprawda. Też wam wpajają w Polsce, że wszystko to, co ktoś mówi, to musisz tylko dobrze mówić o swoim kraju. No nie no, no jak to dobrze? Trzeba mówić, co jest źle, żeby to naprawić, żeby było dobrze. A w Polsce wszystko
prawie jest źle. Tylko ludziom się wpaja, że jest dobrze. No bo miliony młodych ludzi wyjechało. I nie ma odbiorców w Polsce, tak? Te miliony ludzi siedzi w Niemczech, tam Anglii, Irlandii, tam Belgii, Holandii, Skandynawii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc widzicie, ja jako człowiek, jak wyjedziesz za granicę, czyli tak, przede wszystkim musisz zrozumieć, że patriotyzm okej, fajnie, ale pamiętajmy, że państwo polskie nie należy do... Polska nie należy do Polaków. Polska się wyludni, będą tu jakieś ludy różne przyjeżdżały. Jakby jeszcze z kapitałem przyjeżdżały, tak jak do Tajlandii i w spółce i tu i tak dalej, wiecie, jakby było tak. No to byśmy wiedzieli, że oni się stają tą częścią narodu. Tu część należy do nas. I że to ma sens. Ma sens, tak? A o to chodzi, że zamiast bycia takim głupim, no głupi, prawda, bo można być mądrym patriotą, no można być i głupim patriotą. I najwięksi patrioci w historii Rzeczpospolitej w ogóle nie mieszkali w Polsce. Mickiewicz na emigracji przecież, tak? Wiecie, tu Chopinem się chwalimy na emigracji, tak? Kopernik to w ogóle po niemiecku swoje prace pisał, tak? A Polacy mówią, a ten ma kanał, wiecie, ja kanał po angielsku założyłem i mówią, ma kanał po angielsku, to nie Polak. Wiecie, popatrzcie, jakie to są przygłupki. Zamiast się cieszyć, że Polak zna dobrze angielski, że ma kanał, że go słuchają po angielsku, to o, wiecie, to są skrajne przygłupki, ale to jest kwestia wyprania umysłu naszego narodu. W znacznym stopniu, prawda? Co by było, jakbym miał kanał po niemiecku? Jakbym umiał niemiecki, to bym założył, ale nie umiem niemieckiego i nie będę umiał, więc nie założę kanału po niemiecku, ale po angielsku założyłem. Ale co to by było, gdybym ja po niemiecku kanał założył? No wyobrażacie sobie to? Co to by było, gdybym ja sobie po niemiecku kanał założył? To by była zgroza przecież, tak? No ma kanał po niemiecku, Niemiec jakiś tam, wiecie, nie? No mam po angielsku, no to wiecie, założyłbym po niemiecku, no to niemiecki agent, no to tylko po polsku można gadać, po angielsku, no to jakiś, nie wiem, amerykański, albo angielski, albo australijski, albo nowozelandzki, prawda, no widzicie, bo po angielsku. I to jest właśnie to, co ja pokazuję, że z takimi przygłupkami to nigdzie nie dojdziesz. Druga sprawa, no właśnie można być mądrym patriotą i głupim patriotą, prawda? Każdy kocha swój kraj, każdy chce bogactwa swego kraju, swego narodu, ale w Polsce to nie będzie miało miejsca. Bo do Polaków nawet nie należy ich handel. Polacy nawet nie budują masowo tam, gdzie jest ziemia, nie wycinają swoich lasów, nie używają. Nie będzie żadnej Polski, szanowni państwo, takiej jak wam się wyobraża. Więc największym patriotyzmem, największym swoim własnym patriotyzmem, najlepszym interesem, jeżeli ktoś jest patriotą wobec narodu, bo jak można być patriotą na przykład wobec skorumpowanego skrajnie państwa, które no nas skolonizowało, prawda? No widzicie, Tajowie nie dali się skolonizować i się nie dają kolonizować, prawda? Bo jedna jest rzecz, jak ktoś przyjedzie, jakiś, wiecie, człowiek i tam zakłada, wiecie, jakieś bar, dyskotekę, to jest jedna rzecz, tak? Ale jak, popatrzcie, na nich masowo korporacje nie napadły. Co innego, jakby do nas przyjeżdżali, wiecie, Włosi, Hiszpanie, Tajowie i oni tu takie biznesy, wiecie, takie prywatne by zakładali małe, no to oni by tu mieszkali, płacili podatki, kupowali jedzenie, prawda? A u nas jest taka sytuacja, że masa korporacji u nas po prostu tutaj założyła swoje wielkie połacia korporacyjne, które wysysają wszystkie pieniądze z Polski. Na przykład handel do Polaków już nie należy przecież prawie. Już w ogóle prawie, tak? To jest ogłupienie, tak? To trochę tak jak z tym zbożem ukraińskim, że to niby my pomagamy Ukrainie, niszcząc swojego własnego rolnika, gdzie to całe zboże to nawet nie należy do Ukraińców, tylko właściwie do zagranicznych korporacji. No to jest obłęd. A Zełenski tu nam grozi paluszkiem. No to popatrzcie, co za koleś w ogóle. No to on przecież nie robi tego dla dobra Ukraińców, bo on to robi dla niedobra Ukraińców. On to robi dla dobra zagranicznych korporacji. Chciałby, abyśmy my zniszczyli swojego rolnika. Rozumiemy? No i właśnie tu pokazuje, że jak to wszystko jest fałszywe. Przede wszystkim największym patriotyzmem do swojego narodu nie jest kochanie zakłamanego państwa, łapówkarskiego, złodziejskiego, krwiożerczego. Patriotyzmem będzie, szanowni państwo, wyprodukowanie siebie jako najlepszą wersję siebie.
wyprodukowanie swojej rodziny jako najlepszą wersją i bycie dobrym Polakiem. Nie musisz być Polakiem, dobrym Polakiem, bogatym Polakiem, który ma kulturę polską. Druga rzecz, jak niektórzy się wstydzą kultury polskiej. Ja się nie wstydzę kultury polskiej, prawda? Prawda? No to jest głupie już, prawda? Bo kultura polska jest dosyć okej, prawda? Fajna jest, tak? Ja się tego nie wstydzę. Szczycę kulturą polską, po tylu latach żeśmy dali radę, prawda, wybudować jakiś tam kraj, prawda? Po tym wszystkim, co się stało tutaj na terenach Rzeczpospolitej, tak? Ale widzicie, zamiast zajmować się budowaniem partyjnych cwaniaczków i traceniem czasu na nich, czy jakichś partyjnych mediów i tak dalej, buduj swój własny majątek. Wzbogacaj swoje własne dzieci. Wzbogacaj samego siebie. Żyj 100 lat. To będzie największy patriotyzm. Wtedy, im ty będziesz bogatszy, no tym lepiej, tak? Tym bardziej niezależny. Tym zagraniczna korporacja cię nie zniszczy. Polski ubek w urzędach cię nie zniszczy. Polskie sądy cię nie zniszczą. Jak będziesz mieszkał za granicą i tak dalej. No mówmy sobie wprost, jaka jest rzeczywistość w Polsce, prawda? Przede wszystkim, jeżeli ktoś... Są te dwa patriotyzmy. Ten głupi patriotyzm, taki jakiś wpajany przez tych ludzi, którzy poszukują po prostu naiwniaków, no i mądry patriotyzm. Ja wybieram być mądrym patriotą, kochającym swoją kulturę, jestem dumnym Polakiem i tak dalej. No i głupi patriotyzm, który nawet wmawia wszystkim innym, żebyś też był taki głupi jak oni, tak? Czyli masz harować na spółki Skarbu Państwa, które powinny być sprywatyzowane, masz harować na zagraniczne korporacje, które nie wnoszą, wiecie, bo jest zagraniczny kapitał generalnie jest dobry, ale też jest zagraniczny kapitał zły, prawda? Bo my mamy całą masę zagranicznego kapitału bardzo złego, który nie daje wartości dodanej, a tylko wyciąga pieniądze i jeszcze do tego robi wielkie konglomeraty, z którymi w ogóle zwykły człowiek nie jest w stanie konkurować, tak? A jak jakieś fabryczki zakładają, to bardzo często te fabryczki tyle wody, tyle energii zużywają, że mają do tego jakieś w ogóle upusty podatkowe, że to jest po prostu jedno wielkie zwykłe złodziejstwo, prawda? A ludzie tam jeszcze pracują jak śmieci za śmieciowe pieniądze, prawda? Więc... Wiecie, to jest bardziej niszczenie właśnie narodu, prawda? Właśnie wspieranie zagranicznych korporacji, wspieranie zagranicznych spółek, tych złych, prawda? Wspieranie spółek Skarbu Państwa, wspieranie mediów reżimowo-partyjnych, szanowni państwo, wspieranie partii, które robią to samo co od zawsze, no to jest strata czasu. Ten czas, te pieniądze, każdą minutę swojego życia lepiej włożyć w swoją własną firmę, w swoją własną rodzinę, I być dumnym, bogatym Polakiem. To jest patriotyzm dopiero. Nie bycie głupkiem, niewolnikiem, frajerem ostatnim, który pełza jak jakiś przygłupek, bo ma wyprany umysł. No bądźcie dumnymi, bogatymi Polakami. Czy kiedykolwiek usłyszeliście coś takiego, że macie być dumnymi, bogatymi Polakami? No nie. W telewizji? No nie, bo człowiek dumny ma dumę, jest dumny i żaden partyjny przygłupek mu nic nie zrobi. Człowiek dumny, bogaty, no to ciężko nim sterować. A do tak, jak się powie, że patriota, to kiepsko, no bo oni też używają słowa patriota, tak? Tylko, że tamci patrioci to są patrioci za nasze pieniądze, za nasze podatki, tak? Darmozjady, prawda? Niszczący naszą gospodarkę, okłamujący nas ciągle, prawda, i tak dalej, tak? Więc człowiek młody przede wszystkim powinien zająć się sobą. Sobą, żadnym urojonym patriotyzmem, sobą. Zarabianiem pieniędzy, zdobywaniem fachu, takiego, owego czy tamtego. Zarabianiem pieniędzy, znalezieniem, wybawieniem się, znalezieniem żony pięknej, spodzeniem dzieci, budowaniem rodziny, bogactwa, pieniędzy, spędzaniem czasu z rodziną i tak dalej, i tak dalej. Ale nie musicie koniecznie tego robić na terenie Rzeczpospolitej, na której terenie może się te piękno, te całe budowanie bogactwa, firmy, wszystkiego skończyć jutro, gdy głupi, zakłamani patrioci za pieniądze wyślą was do maszynki do mielenia mięsa, gdy im, nie wiem, Amerykanie nakażą, prawda? No musimy to zrozumieć, prawda, szanowni państwo, no. Jaki był sens być patriotą na Ukrainie, no? Jaki sens? Dla oligarchów? No wiesz, dajmy sobie na spokój, tak?
dla zagranicznych korporacji, które własnością Ukraina jest własnością zagranicznych korporacji. No naprawdę, i ci tam na Ukrainie, ci wszyscy przecież tam wyprali setki tysięcy Ukraińców, zostało poddanych totalnemu duraczeniu banderyzmu. No, przecież, no tak, no w Polsce aż tak się nie da, no bo... No, ale też nam się duraczy coś takiego, prawda? No pierwszą nadrzędną rzeczą, szanowni państwo, gdy ja miałem 18 lat, no kochałem swój kraj, oczywiście, prawda? Ale gdy ja miałem 18 lat, wyjechałem z Polski, ja wiedziałem już 5 lat wcześniej, że wyjadę. Ja wiedziałem, że ja mam zarabiać pieniądze, ja mam się rozwijać, zarabiać pieniądze, szanowni państwo, iść na uniwersytety, mam zakładać firmy, zarabiać pieniądze, zdobywać doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest klucz do bycia człowiekiem dumnym, człowiekiem samowystarczalnym, któremu nie będzie potrzebne jedno państwo czy drugie państwo. I tutaj właśnie przechodzimy do następnego punktu, bo ja nie chcę tylko mówić tutaj, żeby mnie zaraz nikt nie oskarżył, że ja tutaj mówię, że patriotyzm jest zły. Nie, patriotyzm jest dobry, ale dobry patriotyzm, tak jak dobre jedzenie jest dobre, a zgniłe jedzenie jest zgniłe. To jedzenie i to jedzenie, tylko jedne jest dobre, a drugie zgniłe. No jest zgniły patriotyzm, jest dobry patriotyzm, szanowni państwo. Są głupki i są mądrzy. Są grubi i są chudzi, niscy wysocy, no. Naprawdę, musimy to zrozumieć, że, bo u nas się to, wiecie, nakleja tam do głowy tym ludziom, prawda, tak strasznie. Druga rzecz, że wiecie, że wpajają, z drugim wpajają, zaś po drugiej stronie, że wszystko, co polskie, złe. No to jest straszne, coś straszne. Wszystko, co polskie, złe. Patriotyzm zły właśnie w tej takiej kwestii złej, że o, patriotyzm zły, że to trzeba wszystko, polskość zła, Polacy źli, polska kultura zła, najlepiej to w ogóle zostać jakimś tam kolorowym idiotą, prawda? Bo wszystko, co polskie, to złe, co żeśmy setki lat walczyli, tysiąc lat o wolność i to, że to wszystko złe. No jak złe? Przecież to zostało wywalczone naszą krwawicą, no. Wiecie, stracić wszystko w 50 lat, no ale to jest właśnie to, że jedni i potem ci jedni są nasyłani na tych drugich. Większe głupki na większych głupków, nie wiadomo, który bardziej większy, prawda? No i musicie od tych ekstremizmów totalnie odejść. Macie zarabiać pieniądze, macie być bogaci, dumni, macie być wolnymi ludźmi, a nie feudalnymi, tępymi chłopami, którzy pójdą, wiecie, no, na utracenie, zamiast zajmować się swoją własną rodziną, dla debili i głupków i mściwców. Pamiętajcie, nikt wam nic nie da, nikt was w Polsce nie będzie żałował, włożą was w maszynkę do mielenia mięsa, jak będzie trzeba. I mieliśmy tego zalążek w 2020-2022, że tu się nic nie liczy. Nic się nie liczy, szanowni państwo, w Polsce. Polska jest opętana. Polska jest opętana. Polska jest opętana. No, bardziej jaskrawszych tych to nie możemy pokazać niż rok 2020 i 2022. Prawda? Polska jest opętana. Zrobią, co będą mieli zrobić. Jedna jest taka... Drugą zasadą, od debili uciekaj. Od debili uciekaj. Jak ktoś jest zły, nie szanujecie, jest niedobry, no to uciekaj od debili. Jeżeli komuś, trzecia zasada, jeżeli komuś się nie podoba twoja osoba, jeżeli ktoś ci mówi, masz się zachowywać tak, czy tak, czy tak, czy nie mów tego, to won. Niech się wokół ciebie obracają ludzie życzliwi tobie, którzy cię lubią, którzy cię szanują, którzy cię kochają takim, jakim ty jesteś, a jak nie, to won. No to won, zajmij się sobą, swoją rodziną, zarabiaj pieniędzy. Nie trać czasu na debili, na nienawistników. Są tacy ludzie, że się będą dawać, poniżać i wyzywać całe życie, wiecie, i oni będą, bo, a tamci będą ich, wiecie, zostawiajcie takich ludzi. Następna rzecz, wmawia się, że musisz iść w grupie. Nie, w życiu idziesz samemu. W życiu idziesz sam, w życiu nie idziesz w żadnej grupie. Junty idą w grupie, turańskie namiotniki idą w grupie. W życiu idziesz samotnie. Samotnie dochodzisz do rzeczy, to jest kłamstwo. Nawet grając w piłkę nożną, sport drużynowy, ale tam idziesz samotnie, zmieniasz drużynę, idziesz dalej, każdy się tylko, wiecie, chce dostać do składu, ładu, prawda, i tak dalej. Tenisista,
tylko na siebie może liczyć. Hokeista, przepraszam, golfiarz na siebie, bokser na siebie. Nie będzie kolegi, który przyłoży w boksie czy w sztukach walki. Musisz... Przez życie idziesz sam. Możesz mieć dzieci, ale dzieci są zależne od ciebie. Żona też jest zależna od ciebie, tak? W większości przypadków. Przez życie idziesz sam, nie idziesz z turajszczyzną. Nie idziesz z grupą. Dorabiasz się sam w większości przypadków. Możesz mieć, akurat ci się może udać jakiś biznes partner i tak dalej. Tak może być, tak może być. Jakoś może tak być. Ale finalnie musisz zabezpieczyć swój interes. Tak? Bo się wpaja, że masz iść w grupie. Nie, nie, nieprawda. Nie masz iść w żadnej grupie, nie musisz pomagać nikomu i tak dalej. Masz iść przed siebie. Możesz to robić. Ale nie musisz. To jest kłamstwo. Prawda? Więc musisz... To nie chodzi o to, żeby być, jak to się nazywa, samolubem. Nie, bo na przykład ja nie jestem samolubem, prawda? Nie, ale wiem, że w wielu przypadkach dałem za dużo. O, wielokroć za dużo. Wielokroć za dużo. Choć wiedziałem, że daję za dużo, ale chciałem się przekonać, czy przypadkiem... Wiecie, Ale generalnie musisz być wyrafinowany. Musisz widzieć, że ktoś chce cię wykorzystać. Że to jest bez sensu, prawda? To, co nam się wmawia, tak? Gdyby Polacy myśleli normalnie, nigdy by nie głosowali emocjonalnie. Bo Polacy w wyborach głosują emocjonalnie. Prawda? Musisz iść przed siebie. Musisz zdobywać swój własny pieniądz. Nie mówię, żebyś był jakimś mściwym człowiekiem, bo nie. Nie mówię, żebyś był jakimś dwulicowym. Nie, nie, nie. Bo to jest złe, prawda? To jest brak etyki moralności, prawda? I potem ciężko w lustro patrzeć, prawda? Prędzej czy później taka metoda źle się skończy, prawda? Ale masz dbać o swój własny interes, prawda? A w twoim interesie nie jest to, co się Polaków wpaja w Polsce, prawda? Że ty musisz być w juncie, że ty musisz być, zawsze musisz mieć znajomości, żeby dostać pracę. Tak się robi w głupich narodach, w głupich krajach, że zawsze musisz dostać pracę, prawda? A gdzie się załatwia pracę? No w spółkach prywatnych, a w Polsce se załatwiają w urzędach, w Polsce se załatwiają w spółkach Skarbu Państwa. Gdyby to było wszystko prywatne, nie byłoby żadnego załatwiactwa, tylko człowiek by pracował, budowałby swoje. No dlatego Polska jest stracona jako kraj spółek Skarbu Państwa, kraj zagranicznych korporacji, szanowni państwo, wysokich podatków, kiepskiej administracji, braku węgla, braku drewna, prawda? Choć drewna mamy w bród, ziemi mamy w bród, wszystkiego mamy w bród, ale mówią, że nie mamy, prawda? Przede wszystkim przez siebie musisz iść. Przed siebie, tak? Przed siebie. Nie możesz pozwalać ludziom spełniać swój obowiązek w życiu, czyli musisz budować. Te całe, te, naprawdę, w Polaku się wpaja ciągle taką turajszczyznę, szanowni państwo, do głowy. Turajszczyznę. Gdybym nie miał 18 lat, gdybym nie wyjechał z Polski, szanowni państwo, nie szedł przed siebie, ja bym tego wszystkiego, wiecie, nie wiedział, prawda? Ja bym nie wiedział tego wszystkiego o finansach i tak dalej. Ja bym tego nie wiedział. Skąd bym to miał wiedzieć? Siedziałbym dalej w jakiejś tam grupie, jakichś tam znajomych, którzy gdzieś tam pracują, nie wiem, tam. Nie wiem, no... Tam żyją i są od 20 lat w tym samym miejscu, prawda? No to bardzo często do niczego nie dojdziesz po prostu, zwyczajnie, tak? Po prostu przejdziesz przez to życie powolutku, tu, prawda? I tyle, tak? Świat trzeba zdobywać. Świat trzeba zdobywać. A jeżeli chodzi o Polskę właśnie w danym momencie, jest problem. Jest problem. Bo widzimy, że kraje, które właśnie dbają o swój interes, rosną niesamowicie. Jak Tajlandia, jak Wietnam, jak wiele innych krajów. A Polska idzie w dół, bo jest w skrajnej depopulacji. A jeżeli wrzucą nas w maszynkę do mielenia mięsa, no to widzisz. No to już w ogóle nie będzie Polski, prawda? I na przykład wymawiają ci, tak, mieszkaj w Polsce, Polska, to wiecie, to w ogóle te zagraniczne spółki używają, żeby mieć niewolników. O, ja będę mieszkał w Polsce, jak frajer, pójdę kupić 4 razy drożej, na 4 razy za drogi kredyt i będę kupował 4 razy za drogi gaz przez 50 lat i będę tu, wiecie, żył jak przygłupek i tak dalej, chodził na wybory, na tych samych głosował. Po to to jest. Tak to działa w danym momencie w Polsce przecież, tak? Wiecie,
Mogą mnie ludzie przez to słowo zdają się nie lubić, ale tak to działa generalnie. No tego uczą na uniwersytetach, że masz stać się człowiekiem, instytucją niezależną od wszystkich innych, prawda? Tak, bądź, kochaj swój kraj, tak, kochaj Polskę, prawda? Ale to nie znaczy, że masz kochać skorumpowane instytucje, złodziei, bandytów, kłamców. No a taka jest Polska przecież, tak? No nie musisz tego robić. Masz być bogaty. Masz mieć firmę. Szanowni Państwo. A właśnie i ten cały patriotyzm właśnie, co Wam pokażę, jest używany do tego, to co Wam właśnie powiedziałem, żeby Polaków uwięzić jak feudalnego chłopa. I pokażę Wam jak. I pokażę Wam jak teraz. Dlatego zrobiłem ten wstęp pokazujący. Niestety on jest przykry i on może przez wielu być źle zrozumiany, ale większość ludzi, którzy zrozumieli go źle, no to mi się wydaje, że źle słuchali, a jak źle słuchali, to są nieuważni, a jak są nieuważni i podejmują takie decyzje, to są głupi, prawda? Bo ja tutaj, szanowni Państwo, nic złego nie powiedziałem na Polskę, czy na mój naród, czy na cokolwiek, prawda? To może być jedna z najlepszych rad dla słuchających ze wszystkich moich filmów, to co teraz powiedziałem. Wiecie, to są ciężkie słowa, ale wiecie, jak dojść do czegoś, to jest jedna rzecz, a jak już to masz, to jest druga rzecz, prawda? Można powiedzieć, ale jak dojść do tego? No tak, że nie możesz się dać ciągnąć w dół, prawda? Dla ludzi, którzy jeszcze tego dalej nie trybią. Ja to pokażę, jak się wtacza w danym momencie, jak się używa tych wszystkich argumentów w Polsce. W danym momencie, jak się używa tych wszystkich argumentów w Polsce do tego, żeby robić z Polaków zwykłych, feudalnych, tępych chłopów, szanowni Państwo. I to jest przykre, tak? Bo się używa tych wszystkich argumentów, ja to wiem, bo przecież ja z Polakami gadam, tak? No, to ja wiem, co oni mają w tych głowach. No, bycie z głupoty, bycie zrzucili dla debili z tego, no. Wbiliby ci nóż w plecy i zrzucili z tego, z, jak to się nazywa, ze skarpy, tak? No tak, tak jest w Polsce przecież to. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, szanowni Państwo. Tutaj mamy Mierzeję Wiślaną. Patriotyzm. Mierzeja Wiślana. Można pojechać ładnie. Las jest ładnie, ładnie. Tu z jednej strony można pójść, z drugiej. Fajnie. Mierzeja Wiślana. Czy tam się da zamieszkać? No, gdzieś tam są jakieś chałupiny. Jest tam dalej ten taki mały jeszcze kurorcik, nie? To jest Mierzeja Wiślana. Pełna lasów, pełna ziemi, pełna miejsca. Wspaniałe miejsca by tam mogły powstać. No moim zdaniem patrioci by ścięli te lasy i powstałyby tam wspaniałe miejsca. Lasy byśmy użyli na budowę domów, na ogrzewanie naszych domostw, na wzbogacenie się i byśmy mieli piękne miejsce do mieszkania. No ale no mamy tam co? Mamy tam las, dziki las. Kuropatwy mamy tam i dwie foki czasem przypłyną, podobno. No. No i to jest Mierzeja Wiślana. I ta Mierzeja Wiślana mogła przecież by wyglądać jak La Manga. Proszę zobaczyć, tu mamy na przykład La Mangę. I teraz jest pytanie. Jesteś patriota, tak? I jak ja mówię, ludzie, no przecież są super miejsca. I patrzcie, i tutaj, gdy ja mówię ludziom, że są takie miejsca wspaniałe, w których można mieszkać, żyć, być, to jest hiszpańska Mierzeja Wiślana. No to jak to jest, że w Hiszpanii można wybudować Mierzeję Wiślaną, fajną, piękną, ładną, prawda? A w Polsce nie można. No to patriota powinien gospodarować, tak? To nie gospodaruje. Są jakieś tam trzy domy na krzyż, nie? No to nie gospodaruje i nie będzie, tak? No. A jeżeli chodzi o La Mangę, to jest. Ale to nie jest to, szanowni Państwo, jeszcze. Teraz pokażę Wam więzienie dopiero. Teraz Wam pokażę dopiero więzienie. Zobaczcie, w La Mangę można kupić na La Mangę, to co przed chwilą pokazałem, popatrzcie. Są nieruchomości, to są bardzo drogie nieruchomości, mimo tego, że są na warunki polskie jeszcze bardzo tanie. A dlaczego są takie tanie? Bo jest ich tam dużo. Widzicie, popatrzcie, cała masa takich mieszkanek, widzicie, 40-metrowych, 36, widzicie, z takim widokiem, bez smogu, bez smrodu. Dzisiaj tam na przykład jest, szanowni Państwo, 14, 15, 14, tam wcale w grudniu, styczniu nie jest ciepło, no ale i tak jest cieplej niż w Polsce, więc i tak trzeba 10 razy mniej gazu i tak dalej, no ale popatrzcie. Tutaj mamy sytuację, w której, widzicie, mimo to jest małe, to jest strasznie małe akurat, no ale patrzcie, basen, plaża,
widoki, słońce ciągle, prawda? Ale przede wszystkim nie ma smogu i nie ma tej okropnej naszej zimy, prawda? Przez to jest generalnie taniej. I popatrzcie, tu jest cała masa takich nieruchomości. One są generalnie, tu jest bardzo drogie miejsce, ale w porównaniu do Polski bardzo tanie, tak? Popatrzcie, cała masa, weźmy jakieś, znajdźmy jakieś takie 50-metrowe, nie, o, 48 metrów, patrzcie, basenik, patrzcie. O, nie wiem, który mi się bardziej podoba. Patrzcie, tu mamy za 69 tysięcy, 69 razy 4,3 to jest 296 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, 300 tysięcy złotych. Mniej niż 300 to 290 tysięcy złotych, Szanowni Państwo. Może by sprzedali za taniej. 290 tysięcy złotych, musicie to zrozumieć. To kosztuje 290 tysięcy złotych 48 metrów kwadratowych. W Polsce próbują wam coś takiego obchać, co będziecie musieli opalać przez 50 lat gazem drogim ze spółki Skarbu Państwa i tak dalej, będą coraz większe czynsze, bo te czynsze rosną, prawda? Więc to nie jest tak, że jak masz mieszkanie, to masz tanio. Nie, bo te czynsze rosną. 1,5 tysiąca, 2 tysiące miesięcznie jeszcze sam czynsz kosztuje. Proszę zobaczyć. 69 tysięcy, tak? Proszę zobaczyć. 48 metrów kwadratowych. 60, 299 tysięcy złotych. A tutaj mi się, no tutaj już w ogóle tarasik, popatrzcie jak pięknie. Taras, ładnie, słońce, popatrzcie. Szanowni Państwo, popatrzcie. Palmy. Tak? Nie jest to luksus najwyższej klasy oczywiście, ale to kosztuje 290 tysięcy złotych, Szanowni Państwo. 55 metrów kwadratowych, tak? Tutaj też 55 metrów kwadratowych. Proszę zobaczyć, tak? 55 metrów kwadratowych, tak? I nam się wpaja, że patriotyzmem jest, że coś takiego musisz nie kupić za 300 tysięcy złotych, a musisz coś takiego kupić, no bo przecież, że coś takiego musisz kupić, bo przecież takie są w Krakowie, czy tam gdzieś z widokiem na morze, w Gdyni, czy w Gdańsku, no to takie sprzedają za 3 razy drożej. Za 900 tysięcy złotych sprzedają. Przecież. No za 900 tysięcy złotych, tak? No bo tutaj mamy, popatrzcie, tutaj mamy 69 razy 4,3. Przepraszam, 69 razy 4,3 to jest 296 tysięcy złotych. Minus 10% trzeba to obliczyć, zawsze się zbije. To jest 267 tysięcy, tak? Podzielić na 55, no to jest 4,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy, nie? 4,5. Przy troszeczkę niższym kursie euro. 4,5. A w Polsce wam mówią, że za coś takiego masz dawać 12, 13, 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Czy 15. Tylko jeszcze ci mówią, że jak ostatni frajer masz to wziąć na kredyt. I o co chodzi? Czyli w Polsce coś takiego, szanowni państwo, kosztuje nawet 800 tysięcy złotych. Naprawdę. 800, raz, dwa, trzy. I mówią wam, że wy macie za to, w Polsce, nie wiem, zapłacić. Macie płacić miesięczną ratę 6,5 tysiąca złotych i macie oddać wy 30 lat 2,317 tysięcy złotych za takie mieszkanka. Gdzie tam kupujesz za 300 tysięcy złotych od ręki. A tam, czyli w Hiszpanii kosztuje bez kredytu 300 tysięcy złotych. Wiecie, no tyle ile wkład własny na takie mieszkanie w Polsce. A w Polsce na kredyt, na 100% to jest 2,317 przez 30 lat. Ale do tego musisz to ogrzewać. Witamina D, buty, bla 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 bla. Tego jest cała masa, tak? Cała masa. Czyli widzicie, w Hiszpanii ta nieruchomość w okresie 50-letnim, te nieruchomości, które przed chwilą pokazałem, w okresie 50-letnim, one są 10 razy tańsze. Ale w internecie ja widzę, dlaczego ja to wszystko powiedziałem, bo w moich komentarzach banda, nie wiem, czy jełopów, debili, czy właśnie takich, którzy chcą, żeby Polacy myśleli jak debile. O, ja będę mieszkał w Polsce, bo ja kocham mój kraj, kupię sobie tu, tra-ta-ta, se kupuj, tak? No, jak w Hiszpanii masz 10 razy taniej. Gdzie tu jest patriotyzm dawać coś 10 razy więcej? Gdzie jest ten patriotyzm? Ja nie widzę tego patriotyzmu. Gdzie jest patriotyzm w tym, że tu zapłacisz 300 tysięcy złotych, a w Polsce zapłacisz 3 miliony złotych? Ja nie widzę naprawdę w tym patriotyzmu. Ja widzę w tym skrajną głupotę. Ja nie widzę naprawdę w tym, szanowni państwo, żadnego patriotyzmu. Żadnej mądrości. Naprawdę nie widzę. Przecież ty tylko pasiesz zagranicznego dewelopera, zagranicznego bankstera i polityka.
Bo musi, im się wydaje, że gospodarka idzie wtedy, tak? Bo mają frajera na 30 lat, na gaz spółki Skarbu Państwa, 3 razy droższy z Ameryki, prawda? Zamiast drewienko, domeczki, zamiast tą mierzeję wiślaną. Popatrzcie, gdybyśmy gdybyśmy, szanowni państwo, zabudowali mierzeję wiślaną, ścięli stamtąd wszystkie drzewa, znaczy nie wszystkie, no, pozostawiali ładne parki tu tam. Tak samo Hel, tak samo inne miejsca, pasy zieleni od Brzeźna do Sopotu, na Stogach, ale przecież to nie tylko to, bo przecież jest Szczecin, są całe lasy, szanowni państwo, na przepięknym wybrzeżu naszym polskim, przecież to wszędzie tam tylko lasy, trzeba tam tylko budować i budować i ścinać te lasy i budować, tak? No ale nam się wpaja nie. Że masz przez 30 lat jak frajer kupić coś 10 razy drożej, bo trzeba być patriotą u siebie w Polsce mieszkać. No trzeba być też patriotą, nie ścinać lasy, żeby dziki mogły biegać, nie? Żeby mogły się tam gnieździć te kuropatwy, czy tam coś tam, tak? Rybitwy. No, to jest, o czym mówię, że i to pokazuje, i tak samo wam mówią, ta, załóż biznes w Polsce. Po co masz zakładać biznes w Polsce, jak możesz założyć w kraju, gdzie cię sądy nie będą niszczyć? Gdzie jest patriotyzm w tym, że zakładasz firmę w Polsce i cię sądy zniszczą? Gdzie jest w tym patriotyzm? Bo ja naprawdę nie widzę, to jest głupota. Widzicie? Jak z PRL-u ludzie uciekali, no to byli... O, to prawdziwy Polak uciekł z PRL-u, tam nie lubił ruskich. No a dzisiaj przecież jest PRL dalej. Dzisiaj jest PRL, tylko się inaczej nazywa. Szanowni państwo, to pokazuje przykład tego domu i tego, co powiedziałem wcześniej, że te wpajanie na jakiś patriotyzm, bo można kochać swój naród, swoją kulturę, być dumnym Polakiem i dobrze. Bo naprawdę nie mamy czego się wstydzić jako naród. Wręcz możemy być w znacznym stopniu przykładem. No, mimo tych wszystkich przeciwieństw. To widzicie, to pokazuje, że głupie myślenie wtacza cię w drogę, w której musisz harować 10-20 razy więcej niż w sytuacjach, w której zrzucasz to kretyńskie jarzmo. To kretyńskie jarzmo tego kretyńskiego myślenia, szanowni państwo. Bo tak jak powiedziałem, jedna rzecz być patriotą prawdziwym, a druga rzecz być skończonym idiotą. No. Ona się zarejmowała. Jedna rzecz być patriotą, a druga skończonym idiotą. Może ktoś zrobi jakiś kawałek raperski o tym. Pół żartem, pół serio. Zezwalam na pomysł. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów oraz oczywiście do udostępniania tego filmu na wszystkich swoich social mediach, Twitter, Facebook itd. Pozdrawiam. Cześć.